Ale to była taka postać, która nie patrzyła właśnie na wiek, urodzenie, urząd, prawie Mickiewiczowsko mi wyszło. Nieważne, jak w arcypoe macie taki przepis na polskość. Dość, że ważne, że się stempel na nim widzi. Nie, odwrotnie. I przez całe lata, będąc nauczycielem, psychologiem, potrafiła nawet prostować kręte drogi ludzi, którzy na tej sowieckiej rubagnetach zostali przeprowadzeni. Oczywiście w większości nie wychodziło, bo tutaj dwie strony trzeba. Ale jakoś tacy się... Strona dająca i biorąca. Ale to są takie ekstremalne przypadki oczywiście. Poruszam się tutaj swobodnie po historii, ale myślę sobie, że pokazują jakąś niełatwą, ale prawidłową. Tak, ale Maja, to, co... opowiadałaś też, właśnie. No, chciałam powiedzieć tylko, że to potwierdza twoją tezę, że to jest pewne pokolenie, prawda? Ja właśnie to, jak mi ktoś imponował w mojej pracy reporterskiej, to najczęściej były osoby starsze, które miały właśnie... Na chorobkę. Radio na korbkę. Zrodzimy się jako demokrat. No ale... Piłsudskiego, też i jego towarzyszy partyjnych, pchnęły nas na tą drogę. Czy to było dobrze, czy źle? Nie wiemy, co by się stało. Element, o którym pan mówi, kontynuacji państwa po wybuchu wojny, II wojny światowej, jest bardzo ważne. Na pewno bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Natomiast właśnie tak myślę sobie, czy poza tym elementem, którego przecież uchwalający konstytucję raczej nie mogli przewidzieć, prawda? Czy można... No, znaleźć jakąś wartość, czy właśnie Polska lepiej, sprawniej została, to znaczy, była rządzona pod kątem konstytucji? Wartość tego, ja dam inny przykład, czegoś, co dało nam niewątpliwą wartość, a było w czambu potępiane przez Zachód jako niedemokratyczne. Rok 1919, czy nawet 18, powierzenie Józefowi Piłsudskiemu władzy naczelnika państwa, czyli i władzy cywilnej, i władzy wojskowej naczelnej. Suchej nitki nie zostawiano na tym przez dwa lata wojny polsko-bolszewickiej, że to jest niedemokratyczne, że Polacy powinni to natychmiast zmienić. Francuzi naciskali, demokracje europejskie naciskały. A dzisiaj wiemy, że to, że Piłsudski miał te dwie władze w jednym ręku, tak naprawdę uratowało Polskę w roku 1920, bo dzięki temu nie trzeba było z każdą, prawda, sprawą uzgadniać wszystkiego z ministrami, z Sejmem. Decyzje zapadały natychmiast, zwłaszcza w czasie, kiedy front się cofa i te decyzje muszą natychmiast zapadać. Gdyby u nas funkcjonowała demokracja parlamentarna na wzór francuski, to by pewnie z Polski niewiele zostało. Bo no, ale zdążono by kraju uratować. Już musimy niestety kończyć, ale z drugiej strony no, ta konstytucja i silna władza w jednym ręku nie uchroniła naszej klęski we wrześniu. Nie, oczywiście, ja też mówię, to nie było demokratyczne, tylko mówię, że w innej sytuacji takie rozwiązanie mogłoby się o wiele lepiej sprawdzić niż te rozwiązania demokratyczne. Pokazuje tylko na, jak to bywają różne oceny w zależności od sytuacji, w jakiej znajdzie się demokracja. W 20 roku potem błogosławiono takie rozwiązanie, aczkolwiek wcześniej krytykowano również i u nas, że to za dużo w rękach jednego człowieka. No tak, za dużo w rękach jednego człowieka. To czasami może być za dużo.
pan profesor Janusz Oziębkowski był gościem audycji. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. A ja państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. To jest powtórka.